and welcome to Telewizja Republika. Witamy w Telewizji Republika. Dziś wcześniej rano siły rosyjskie zintensyfikowały swoją agresywną taktykę przeciwko Ukrainie, przeprowadzając kolejny znaczący atak powietrzny z wielu miejsc, w tym z Morza Czarnego i terytorium Rosji. Bombowce strategiczne użyły szeroką gamę broni, celując w krytyczną infrastrukturę energetyczną w regionach Ukrainy, takich jak Kijów, Zaporoże, Lwów i Połtawa. Po raz kolejny widzimy to samo. W ataku, jednym z największych w ostatnich tygodniach, użyto hipersonicznych rakiet balistycznych Kinzhal i Iskander. Nic nowego, przykro mi to mówić. Atak miał na celu sparaliżowanie potencjału energetycznego Ukrainy poprzez konkretne uderzenia w trzy główne elektrownie cieplne, powodując rozległe szkody i budząc obawy w przypadku przedłużających się przerw w dostawie prądu. Ukraiński operator energetyczny został zmuszony do ogłoszenia przerw w dostawie energii i pracuje nad planami awaryjnymi, które pozwolą zaradzić przewidywanym niedoborom energii. W odpowiedzi na te ataki szybko zmobilizowały się ukraińskie siły obrony powietrznej. Siły te, jak ujawnił dowódca Mykoła Oleczuk, z powodzeniem przechwyciły i zniszczyły 39 rakiet i 20 dronów, co świadczy o skuteczności ich strategii obronnej, która obejmowała myśliwce, mobilne grupy żołnierzy i jednostki walki elektronicznej. Pomimo tych wysiłków sytuacja pozostaje napięta, ponieważ wpływ ataku na sektor energetyczny jest znaczący. Ataki nie tylko zakłócają codzienne życie, ale także stanowią strategiczne wyzwanie dla operacji wojskowych Ukrainy i odporności jej ludności cywilnej. W niepokojący sposób ukraiński wywiad udaremnił zamach na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Kolejno, bo o wielu takich próbach już słyszeliśmy. Szef ukraińskich służb bezpieczeństwa, Wasyl Maluk, ujawnił, że zamach miał być prezentem dla Putlera przed jego inauguracją. Cóż, teraz nie otrzymał tego prezentu. Celem prób zamachu byli także sam Maluk i generał Cyryl Budanow, szef wywiadu wojskowego. Według SBU, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, celem FSB było zidentyfikowanie personelu wojskowego znajdującego się w pobliżu ochrony prezydenta, który mógłby go schwytać, a następnie wykonać wyrok śmierci wraz z dwoma pułkownikami ukraińskiej administracji Gwardii Państwowej zaangażowanymi w spisek. Próba ta podkreśla barbarzyński i bezwzględny charakter rosyjskich operacji, których celem jest, jak zawsze, destabilizacja Ukrainy i zabijanie ludzi. To jest nasza strona internetowa rockrachoń.com. Tutaj możesz do nas dołączyć, możesz zostawić nam swój e-mail, abyśmy mogli wracać do ciebie z raportami z pierwszej linii frontu toczącej się wojny z Zachodem, nie tylko na Ukrainie. Staramy się śledzić wszystkie te wydarzenia i podróżować nie tylko na Ukrainę, ale także do Waszyngtonu, aby zobaczyć, jakie były przyczyny, dla których w końcu, po miesiącach zmagań, Zachodowi udało się odblokować ukraiński pakiet pomocowy. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w moim programie. Ukrainian aid package. Because that's what we are going to. Nazywam się Michał Rachoń, to jest Rok Rachoń i jedziemy. And we roll in. Are you ready? 3, 2, 1, go! And straight from Washington DC. I prosto z Waszyngtonu człowiek, który podróżuje przez Ocean Atlantycki w bardzo ważnej sprawie, robiąc bardzo ważne rzeczy w sprawie, którą omawiamy w naszym programie. Stephen Moore, prosto z Waszyngtonu, prosto z Kapitolu. Stephen, wspaniale jest Cię mieć znowu w naszym programie. Michale Rachoń, zawsze wspaniale tu być. Muszę zacząć i robię to z wielką przyjemnością. Chcę panu pogratulować. Nasi widzowie doskonale wiedzą, że bardzo ciężko pan pracował, także tam w Waszyngtonie, aby to wszystko zrobić, aby wszystko zostało dopięte, aby pomóc w zorganizowaniu pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. I zrobiliście wiele wśród amerykańskich republikanów, aby ich przekonać, że jest to w rzeczywistości bardzo ważna sprawa i że powinni zgodzić się z tym, co faktycznie uzgodnili. Nie mieliśmy więc okazji porozmawiać, odkąd ogłoszono, że pakiet faktycznie został przyjęty. Jakie są pana przemyślenia po miesiącach ciężkiej pracy?
No wiesz, poszedłem spać o 22 wczoraj wieczorem i było to bardzo dziwne. Nie robiłem tego od miesięcy. Zwykle pracuję długo po północy. Ale wiesz, oto co odkryliśmy. Przeprowadziliśmy ankietę wśród wyborców Partii Republikańskiej. To są ludzie, którzy powodują, że Republikanie zostają wybrani. Odkryliśmy, że pomoc dla Ukrainy cieszy się większą popularnością wśród Republikanów, niż mogliby sądzić niektórzy prorosyjscy, antyukraińscy ludzie. Wiesz, spodziewano się nieprzychylnej reakcji i Marjorie Taylor Greene próbowała zebrać poparcie, aby usunąć spikera Johnsona, ale tak się nie stało. Ma 3 osoby, prawda? W Izbie Reprezentantów zasiada 435 osób, przedstawicieli. Zebrała 3, którzy się z nią zgadzali. Z naszego sondażu wynika, że kiedy Republikanom przekazuje się prawdziwe i dokładne informacje na temat sytuacji na Ukrainie, popierają oni ustawę pomocową dla Ukrainy. 62% Republikanów biorących udział w naszej ankiecie poparło ustawę pomocową dla Ukrainy po tym, jak przekazaliśmy im dobre informacje. Zaczęło się od 42%, bo ludzie tacy jak Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene wysysają cały tlen, rozmawiając o Ukrainie. Ale znowu, jeśli Republikanom przekazuje się dobre informacje, popierają ustawę. You are one of the first people who publicly tried to focus attention of American Republicans on the issue that jest pan jedną z pierwszych osób, które publicznie próbowały zwrócić uwagę amerykańskich republikanów na kwestię, która w istocie dotyka jednego z głównych filarów rosyjskiej propagandy skierowanej przeciwko Ukrainie. To pan zwrócił uwagę na fakt, że tak naprawdę atakowani na Ukrainie są chrześcijanie ewangeliczni. Pomyślcie, że my tu, w Europie, prawdopodobnie nawet nie wzięlibyśmy pod uwagę tego czynnika jako ważnego politycznie. I kłóciliście się w naszych programach, rozmawiając ze mną i z naszymi widzami, że jest to sprawa fundamentalna. A właściwie właśnie opublikowaliście w The Hill bardzo ważny artykuł przypominający o tej kwestii. Dlaczego? Czy mógłby pan spróbować wyjaśnić to jeszcze raz? Dlaczego ta rzecz jest tak ważna? Cóż, 60% wyborców Partii Republikańskiej identyfikuje się jako ewangeliczni chrześcijanie. Jest to zatem bardzo ważny blok wyborczy dla Republikanów. To są ludzie, którzy wybierają Republikanów. I Rosjanie to dostrzegają. Dlatego od lat atakują amerykańskich ewangelickich chrześcijan za pomocą różnych komunikatów. Ostatnio znowu usłyszeliście od Tuckera Carlsona, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, że Zełenski i rząd ukraiński aresztują zakonnice i księży, wykonują egzekucje na księżach i wszystkie te bzdury. Te rzeczy to nieprawda. I wiesz, po raz pierwszy usłyszałem to w grudniu 2022 roku od Tuckera Carlsona. Mniej więcej w tym samym czasie poznałem faceta o imieniu Wiktor Czerniewski. Wiktor jest pastorem ewangelickim z Ługańska i był przetrzymywany i torturowany przez Rosjan przez 25 dni, w tym jeden dzień, gdy stał nad nim rosyjski prawosławny ksiądz, próbując wyrzucić z niego demony, podczas gdy był rażony urządzeniem do samoobrony, paralizatorem. I zrozumiałem, że Republikanie odwracają się od Ukrainy i częściowo wynika to z nonsensów Tuckera Carlsona. I wiecie, gdyby Republikanie wiedzieli o okropnościach, jakie w okupowanych częściach Ukrainy doświadczają ludzie oddający część Bogu, a to jest bardzo osobisty wybór, to bardzo duchowe i emocjonalne połączenie. Gdyby więc o tym wiedzieli, byliby bardziej skłonni poprzeć Ukrainę. I dane to potwierdzały. Dzięki temu 70% wyborców Partii Republikańskiej jest bardziej skłonnych poprzeć Ukrainę. Mówisz im, że Rosja torturuje i morduje protestantów i ewangelików na Ukrainie za ich wiarę. Protestants and evangelicals in Ukraine for their faith. It took you, and I'm speaking of you because you were actually. Zajęło to panu i mówię o panu, ponieważ tak naprawdę dużo pan robił i publikował wiele informacji. Jest pan jedną z niewielu osób w Waszyngtonie, które mają takie powiązania, które są stale obecne na Ukrainie. Podróżował pan mijając Atlantyk kilka razy. Naliczyłem 4 wizyty i 4 podróże tam i z powrotem. And four times traveling back and forth. Bardzo dobrze znam polską granicę, bardzo dobrze znam warszawskie lotnisko. Tak, wiem o tym i bardzo się cieszę. Dlaczego było to takie trudne? Ponieważ przekazanie tej wiadomości nie było łatwym zadaniem.
Tak, więc myślę, że wystarczy ktoś, kto ma do tego podejście polityczne. Całe życie pracuję w polityce republikańskiej, całe życie prowadzę kampanię. Całkiem nieźle potrafię zmieniać opinię publiczną. Robię to przez całe życie. Współpracuje ze mną jeszcze jeden facet, Carl Algren, który jest ojcem chrzestnym polityki w Oklahomie. A Oklahoma to pas biblijny. Tak więc między nami dwoma wiedzieliśmy, jak korzystać z przekazu. Wiedzieliśmy, jak działać skutecznie. Rozmawialiśmy z około 100 biurami kongresu. Od października ubiegłego roku do chwili obecnej w mediach pojawiło się prawdopodobnie blisko 75 artykułów, które mówią o torturach i mordach chrześcijan za wiarę w Rosji. I wiesz, przed październikiem ubiegłego roku jako jedyny chciałeś ze mną o tym rozmawiać. Wiesz, zawsze na pierwszym planie. That's pretty obvious. You are the one who were who was on the ground covering the most important issues. To całkiem oczywiste. To pan był na miejscu, poruszając najważniejsze kwestie, najważniejsze aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę, przy czym wojna z dronami była jednym z nich na wczesnym etapie wojny. Steven, dlaczego twoim zdaniem rosyjska kampania dezinformacyjna skierowana bezpośrednio do wyborców partii republikańskiej była tak skuteczna? Ponieważ była skuteczna. I gdyby ktoś mi to powiedział, nie wiem, na rok przed tą wojną, nie uwierzyłbym, że ta kampania dezinformacyjna na ziemi USA może być aż tak skuteczna. I było to w pewnym sensie zabójczo skuteczne, ponieważ te miesiące naprawdę wywarły wpływ na ukraińsko-rosyjską linię frontu tej wojny. Those months were really affected the Ukrainian-Russian front lines of this war. Yeah, absolutely. And look, you know, so there's a kinetic war going on in Ukraine. There's a kinetic war. Tak, oczywiście. I spójrzcie, na Ukrainie toczy się wojna kinetyczna, na Bliskim Wschodzie toczy się wojna kinetyczna. I one są połączone. Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna wszystkie razem współpracują. A my nie możemy, do niedawna nie mogliśmy, uzyskać porozumienia w Kongresie USA nawet na temat tego, która jest aktualnie godzina. Zatem Rosjanie są bardzo sprytni w tym, że w październiku ubiegłego roku nakłonili Moskiewski Klub Republikanów, aby wraz ze wszystkimi demokratami w Kongresie głosowali za usunięciem Kevina McCarthy'ego, proukraińskiego mówcę. Jest ku temu wiele powodów związanych z polityką wewnętrzną, ale wiesz, tego właśnie chciał Putin. I dojście do siebie po tym zajęło nam 6 miesięcy. Jesteśmy teraz w trakcie wielkiej wojny informacyjnej. Ty, ja, wszyscy w Waszyngtonie, większość z nas nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Ty i ja tak, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z ogromnej wojny informacyjnej. A wiesz, Rosjanie wydają od 1,5 do 2 miliardów dolarów rocznie na propagandę na całym świecie. Zatem speaker Mike Johnson jest bardzo pobożnym człowiekiem, który przed przybyciem do kongresu był działaczem baptystów, więc rozumiecie. Ale kiedy faktycznie zaprosiliśmy kilku ukraińskich pastorów do Waszyngtonu, niektórzy z nich spotkali się ze speakerem Johnsonem. Johnson był głęboko poruszony. Jest więc wiele odpraw CIA, wiele informacji, które dotarły do niego intelektualnie. Ale dla człowieka, który zanim dostał się do kongresu, był głęboko pobożnym działaczem baptystycznym, była to duchowa i emocjonalna więź z ludźmi, którzy czczą Boga, tak jak on, tylko na Ukrainie. Myślę, że to było naprawdę poruszające. Wracając do artykułu, który właśnie pan napisał i którego jest pan współautorem, dla The Hill wskazuje pan na dwa główne filary rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie, która jest wykorzystywana w USA, która ma za zadanie wpłynąć na amerykańskie wsparcie Ukrainy. Czy mógłby pan przeprowadzić nas przez te dwa podstawowe filary? Yeah, so it's this nonsense about Ukraine being Nazis and we dive into that. Więc to nonsens, że Ukraina to naziści. I zagłębiamy się w to, jak niektórzy z przywódców ruchu nacjonalistycznego na Ukrainie, jeden z nich, na którego zwracaliśmy uwagę, był bohaterem dla narodów, nazywanym tak według tych rankingów. Jest tam mnóstwo bzdur. Kolejną rzeczą, na której się skupiliśmy, jest ponownie przesłanie Tuckera Carlsona o prześladowanie chrześcijan przez Ukrainę. Przebadaliśmy 7 stwierdzeń, które w sposób możliwy do zweryfikowania pochodzą z Rosji. Znaleźliśmy te artykuły i było napisane, że Zełenski kupił 2 jachty za pieniądze z amerykańskiej pomocy. Pani Zełenski kupiła za 1,5 miliona dolarów biżuterię Cartiera albo cała ta nazistowska sprawa.
Ustaliliśmy, że 1/3 wyborców Partii Republikańskiej zetknęła się z rosyjską propagandą i uwierzyła przynajmniej w jedno z tych 7 stwierdzeń. To 1/3 wyborców Republikanów, którzy znajdują się pod wpływem rosyjskiej propagandy. I to jest coś, czego staramy się teraz pozbyć. This Ukrainian aid package that finally was ten ukraiński pakiet pomocowy, który w końcu przeszedł przez kongres i wszedł w życie albo wchodzi w życie teraz, już wkrótce będzie miał swoje skutki na liniach frontu. Jakie są pana myśli? Jaki według pana będzie wpływ wydarzeń, które wydarzyły się w Waszyngtonie, na działalność ukraińsko-rosyjskiego frontu wojennego? On Ukrainian Russian war frontline activity. Well, first, I think it's going to be a real morale booster to Ukrainians who, you know, are like. Cóż, po pierwsze, myślę, że to naprawdę podniesie morale Ukraińców. Bo obecnie, no wiecie, Ukraińcy na froncie od 6 miesięcy rzucają kamieniami w Rosjan, bo nie mają amunicji. Myślę, że to naprawdę podniesie morale Ukrainy. Dwa, wiesz, niedociągnięcia Republikanów są dobrze udokumentowane, przyciągają dużo uwagi, tak jak powinny. Ale oto, gdzie teraz dotarliśmy. Wszystko to minęło i zyskało władzę wykonawczą. Dlatego administracja Bidena musi teraz działać szybko, aby dostarczyć tę broń na Ukrainę. 10 miesięcy zajęło dostarczenie czołgów M1A1 Abrams na Ukrainę. I myśliwce obiecano w maju zeszłego roku, a rok później dopiero docierają. Jak więc wiecie, administracja Bidena nie okazała się zbyt skuteczna logistycznie w tej wojnie i nadszedł czas, aby to zintensyfikowali. Drugą rzeczą, która moim zdaniem jest istotna, a o której jeszcze nie rozmawialiśmy, jest ustawa REPO. To jest ustawa, która upoważnia prezydenta do zamrożenia rosyjskiego majątku i konfiskaty go w celu pomocy Ukrainie. A na całym świecie rosyjskie aktywa warte są 300 miliardów dolarów. Większość w Europie, Belgii, Niemczech i Francji. A więc teraz, jak wiadomo, niektóre kraje europejskie chcą poczynić postępy w tej sprawie. Nadszedł jednak czas, aby administracja Bidena podjęła działania w tej sprawie. Myślę, że właśnie tam należy skierować presję, by spełnić żądania kongresu. Musi to przejść na administrację Bidena. Wygląda na to, że znamy już nowy cel informacyjny Stephena Moora i jego działalności. Stephen, wciągnąłeś nas na pokład. Będziemy cię mocno wspierać na pewno. Rosyjskie aktywa o wartości 300 miliardów dolarów na całym świecie. Cóż, politycy na całym świecie, idźcie po to. To są pieniądze, które należy przeznaczyć na wyrzucenie ruskich z powrotem do swojego kraju, za granicami ziemi, którą próbują ukraść. Steven, jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Bądź bezpieczny. Odpocznij, jeśli to możliwe, przed następną bitwą w tej wojnie informacyjnej, w której uczestniczysz. For your support, stay safe, take a rest if that's possible before the next battle in this informational warfare that you are Mexico, soldier. Mexico, our next Mexico. Conversation. Następną rozmowę przeprowadzę z plaży w Meksyku. Cancun, 1, 2, 3, Cancun, basketball playoffs are on, so... Cancun, 1, 2, 3, Cancun. Trwają playoffy koszykówki, więc miejmy nadzieję, że nie zostaniesz wyeliminowany z tej politycznej rozgrywki playoff. To jest rzecz, która na pewno się nie wydarzy. Steve, wielkie dzięki i jeszcze raz gratuluję wielkiego sukcesu. Czekamy na więcej waszych sukcesów. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za Waszą obecność. Możesz dołączyć do nas na rokrachoń.com. To nasza strona internetowa. Możesz zostawić nam swój e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą z naszymi raportami z pierwszej linii frontu toczącej się wojny z Zachodem, które staramy się relacjonować w tym programie. Do zobaczenia wkrótce. Prawdopodobnie jutro się nie zobaczymy.